Hej, cześć, witajcie moi drodzy w kolejnym odcinku Zagrajmy w Euro Truck Simulator 2. I dlaczego sobie teraz zacząłem nagrywanie? Dlatego, że jadę sobie w tej chwili aktualnie, nie będę wam tutaj oszukiwał, bo nie wiem sam nawet, na... zaraz... na Litwę? Nie, na Łotwę. Łotwa. I tu sobie lecimy takim fajnym wagoneczkiem. To są właśnie wagonki z modów, które są nawet powiem fajne. O, tutaj kurczę. Zabało mnie czerwone światło. Ale co tam? O, tu coś mnie zareagowało. Ale dobra, jakoś damy radę spokojnie. To tylko wam, że powiem, mam 5 ton niecałe. To się nazywa porta kabin, to są takie kabiny jakby, to nawet są takie drzwi. Szybkie te światła są w sumie, fajnie. I cóż, moi drodzy, spróbujemy sobie wziąć dzisiaj jakiegoś, kurczę, ładuneczek z gabrytów. Spróbuję coś znaleźć. Czekajcie, tak sobie pojedziemy z 6-7. Nie będę tu się śpieszył w sumie, bo tu i tak... A, dobra, zielone, może zdążymy. A, spokojnie zdążymy, żeby to nie były te krótkie takie siodełka. A, spokojnie zdążymy, dobra, fajnie. Dzisiaj spróbujemy sobie wziąć jakiś ładunaczek z gabarytów, kurczę. Zobaczymy, czy coś w ogóle znajdę. Ale spróbuję chociaż znaleźć. Oczywiście z szybkich zleceń. I cóż, oczywiście bardzo dziękuję za, powiem, aktywność. Bardzo dziękuję, dziękuję, jeszcze raz dziękuję, moi drodzy. Powiem, się zdziwiłem sam, 100 wyświetleń w ciągu 3 dni, 4, powiem, że nie jest źle. Ale mogłoby być lepiej, ale cóż. Właśnie... Jedziemy sobie do Rygi, właściwie. Jeszcze nam zostało niecałe 96 km. Trochę tu przyspieszmy sobie. Do 8 je, a nie będzie. Oj, czekaj. Bo tak, niech będzie. 8-1, no, wystarczy. Wybaczcie za te lagi, ale one będą tak i tak, i tak będą i tak. Czekajcie, czy ja w ogóle mam włączony mikrofon? Włączonym, dobra. Się przestraszyłem, kurczę, trochę, powiem wam. Tutaj powiem wam... Dobra, niech się zatrzymał. Raz kozie śmierć. Czekajcie, może do tyłu podjadę trochę. O cholera, ale że źle się ustawił. O właśnie, o to mi chodzi. Dobra, kiedy się zapali czerwoniutkie światełko? A tu chcę kasować. No halo, halo. O, chciałem mnie tak ruszać. Świetnie. Jakoś nie mogę wyczuć, powiem wam, w tej renace zmiany biegów, redukcje, to nie, na sekwencyjne. Jakoś tak nie mogę się przyzwyczaić do tej renatki. Powiem, że rzadko, w ogóle ostatnio jeździłem to magnóweczko, ale powiem wam, że zmienimy sobie zaraz. Tak sobie wziąłem zlecenie, powiem wam, szybkie z... skąd? Właściwie to z Polski. A właściwie to będzie miasto Boży. Miasto zaraz wam powiem w sumie jakie. To się nazywa Koszalin właśnie, kurczę, może powiem wam zapomnę nazwy. To takie, kurcze, jest ograniczenie. A no dobra, granica Litwo
Łotwo. Nie, litewko. Ach, dobra, nieważne. Ale już praktycznie jesteśmy blisko miasta, fajnie. Wow. Nie poczułem, że kurczę tak zrobił. O, ale sobie weźmiemy w sumie dzisiaj odmianę. Zamiast stąd, z Łotwy, weźmiemy sobie z Irlandii jakieś zleceniotko. Zobaczymy, czy coś będzie. Wow, kurde. Ale żebym mu praktycznie, żebym kurde w dupsku wjechał. No jadysz, kurde, czemu oni stoją tu? Ej, dobra, jadę sobie. Kurde, bez kitu, nie mogę jakoś wyczuć tych biegów w tej Renaxe. O kurde, co ja tu, o Jezu, co ja tu porobiłem? Oh my god. O ja pierdziele. Kurde, masakra. Jezu, nienawidzę, powiem wam, takich front. No ale co zrobić? Trochę to niepoczęli tak wjechałem, ale żadnych obrażeń nie dostałem. Krótko mówiąc, uszkodzeń. To jest już chyba jakieś miasteczko, nie wiem właściwie co to jest. Memeta, jakaś rzeczka. Fajnie. Dobra, prawie już jest koniec miasta. Tak sobie do 80 rozpędzimy się. To nie jest realność, tylko gra. Nie. Można sobie troszeczkę szybciej pojechać. Pomyślę jeszcze zaraz, czy po Anglii jeździć, czy po jakimś innym mieście. Zaraz pomyślimy sobie. Musiał troszeczkę zwiedzić, powiem wam, Irlandii, ale też również Anglii. Mi się bardzo podoba, powiem wam, bardzo góra Anglii, czyli okolice Inverness, Aberdeen, właściwie chyba tylko tyle właśnie. Mi się spodobały te drogi, powiem wam w sumie. No kurde, czemu on tak hamuje? Jezu, nienawidzę tych botów, jak oni hamują. Masakra z nimi. Serio. No jadysz. No czego stoisz? Kućwa. No a ten... Ech. Szkoda gadać, powiem. Szkoda słów na te boty. Kurde, normalnie nie wymusił pierwszeństwo. Ajajaj. Dobra, ale nie będę go wyprzedzał w sumie. No tutaj podobały mi się naczepy. Kurczę, fajne są. Może przewieziemy jakieś takie. Spróbujemy coś znaleźć. A za to robię na niego. Dobra. A tu praktycznie już widzę rygę miasto. Albo pojedźmy sobie już wiem gdzie. Coś znajdźmy na górę. Jednak. No co za kurde. Ja chcę wjechać, to on też musi wjechać. No co za... O. Ale żebym tu trochę kurczę, powiem wam, ajajaj. Dobra, można jechać bez problemu. Jedź ty głupi bocie i nawet się nie patrz tu na mnie. O, już jest załadunek, jak fajnie. Ojeju, agres. Dobrze mówię, nie, treat. Dobra, redukcja biegów, fajnie, świetnie. Zwykle bierzemy sobie to. Bam. O, myślałem, że nie... Myślałem, że ten... Czekajcie, niech sobie tu wie... Wow, zaczepiłem. Jaka fajna firaneczka z krona. O, czekajcie, bo coś mi się tu... porobiło, dobra. Czekajcie, niech mnie tu zaraz wycofam. Kurde. Ech.
Wow. No, może być. Dobra, zapisujemy sobie godzinkę. Jakie tu spalanko mam? What, że co? Wow, dobra. Zapisujemy, znaczy to. Dobra, kontynuujemy. Dobra, coś znajdźmy sobie z rygi, co nie? W sumie. Czemu nie? Czekajcie, ale coś na górę, na górę, na górę, na górę. Warszawa, tempera... Nie, no Niemcy nie jeszcze, nie. Kłopio? Kurczę, do Murmańska mam daleko bardzo. Czekajcie, inaczej zrobimy to. Czekajcie. Nie, z Anglii nie chcę, średnio tak. Czekajcie, tak. Linköping nie. Aalborg. To nie. Nie, bo to będzie... Nie. Bez sensu. Dla mnie. Portri może by zwiedzić, albo coś zaraz znajdziemy na... to jest zdania, to nie. O, mam na internet znowuż. Sea Food. Nie, tego nie chcę. Newcastle. Carlisle też nie. Coś krótkiego takiego, ale... Chcę coś innego sobie wziąć. Może sobie znajdźmy... Znajdziemy ruleczkę Peterbilta z... Oczywiście z modyfikacji. Gdzie ona jest? Mój Peterbiltek. Gdzie on jest? Z Kadula sobie jeździliśmy, to drugi raz nie będę. No gdzie jest Peterbiltek? Halo? Nie ma mojego Peterbilta. To niedobrze. Czekajcie, tu co mamy na końcu? Carlisle. Oj, to daleko. Nie ma sensu nawet. Nie. Tu się coś paduje. Nera, nie chcę się załadować nawet. O, proszę. Nie, daleko. Kurde, nie, po co przydałoby się już odcinek nagrać, ale nie chcę. O proszę. Wiecie co? No co to wziął? Czekajcie, znajdźmy sobie coś innego jeszcze. Lublin, Oslo, też daleko. Kurczę. Dobra, znajdźmy sobie jakieś gabaryty może właśnie. Czekajcie, jeszcze raz. Gabaryty. I dzisiaj ciekawe gabaryty bardzo. Tutaj groszek nie. O proszę. Ale nie, Dafem nie chcę. Dafem nie da rady nawet. Znaczy dałoby radę, ale po co? O proszę. Weźmy sobie to. Skoro będziemy jechać sobie nowy sad. O proszę, gabarytki, kurczę, ja to uwielbiam gabaryty. I to jest ta paneczka. 730 koni. Dobra. Dobra, my jesteśmy w Bydgoszczy, tak? Okej. Czekajcie, czy mamy daleko? Troszeczkę mamy, ale przejdziemy się spokojnie. Troszeczkę drogi sobie zwiedzimy. O proszę, czy mi się wydaje, czy tu jest ta apicka droga? Czekajcie, czy to jest ta droga, co tam jest takie coś jak... gdzieś tutaj, czekajcie, zbyt goszczy, nie, tylko mi chodzi gdzieś tutaj, w tych okolicach jest coś takiego jak strajk, ale my sobie w
sumie mi to tam pasuje nawet ta droga do Helsingborg. Dobra, jedziemy sobie. Oczywiście zapisujemy sobie godzinkę. Właśnie, dobra, co, jedziemy. Tylko żebym nigdzie nie zaczepił Holender. Bo jak zaczepię, to będzie nieciekawie. Bardzo nieciekawie będzie. O Jezu, co ja zrobiłem? Po co ja hamowałem? No tu i tak nikogo nie ma. Dobra, jedziemy. O cholera. Dobra, poczeka sobie ten bot. O nie, przede mną panie... pan pieseł. Ej, co on tu zrobił? Halo, halo. To ja tobie wymuszę pierwszeństwo. Jak tam niektórzy wymuszają, to ja też wymuszę, hehe. Lizak, nie zapomnę, jak ostatnio oglądałem, kurczę, troszeczkę... nie wiem, który to odcinek był, ale ten z promocja. U pana Artura, oczywiście, PL. Zaraz się powiem, popłakałem, znaczy... tak siedzę, pośmiałem, że... jedzie sobie po Anglii, co nie, tam... nie po tej stronie, co trzeba. O cholera, czekajcie, bo ja tu wymusiłem pierwszeństwo. Ajaj, czekajcie. Tak sobie pojedźmy może 6-6, 6-5 nie będzie w sumie, mi to obojętnie. I tak się pośmiałem, że myślałem, że kurczę, padnę ze śmiechu, jak tam wrypała mu się ten bot, co nie, ciężarówkę. Weź jeszcze ileś uszkodzeń, kurczę, masakra. Jeszcze mi się, tak powiem, nie wyrepała mi się ciężarówka, jeszcze miał intermoda, co nie, to troszeczkę ciężko jest jechać. A, ja tu nie mam tego intermoda, bo ja sobie tu usunąłem te modyfikacje, bo one troszeczkę mnie już denerwowały. To tak cały czas nie można, nie trzeba jeździć, co nie, na tym intermodzie, bo to się, powiem, powoli już, krótko mówiąc, nudzi, co nie. I ja to usunąłem właśnie i oczywiście tę fizykę jazdy. Oczywiście. Dobra, sobie wyjeżdżamy tutaj. Wow, co to było? A to droga, dobra, okej. Te drogi w Polsce, Boże, masakra. O, widzę, jakiś busik stoi. I tak to jest, kurczę. Powiem wam. Z tym. Co on będzie tu wjeżdżał? Nie, myślałem. O, cholera. Dobra. I tak to jest. No i jechał nie po tej stronie, po Anglii, nie jechał po prawej zamiast po lewej. Ale tu powiem, każdemu mu się zdarzyć. No i tam powiem wam tak, ja po Anglii rzadko jeżdżę. Bo ja nienawidzę, kurczę, bardzo Anglii, oczywiście w tym Eurotracku na multiplayerze. Tam czasem coś tam się odwala, co nie, ale to rzadko, może na EU2, ale rzadko, bo ja tam w ogóle nie jeżdżę, bo tam jest, ja tam mówię każdemu, że tam jest patologia, tam jest, kurde, masakra, powiem wam, taka jest prawda w ogóle i ja tam nie jeżdżę, bo nie ma sensu. Dobra, my sobie tak pojedziemy może. Czekajcie, ile ja tu jadę, kurczę, 69, no dobra, pojedziemy sobie to. Z kabaretem nie ma żartów, powiem wam. Ale to i tak jest, powiem wam, chyba... Nie, to nie, to jest taki jakby najmniejszy gabaryt, ale też jeszcze jest metalowa krużyna. Mi się bardziej podoba ta metalowa krużyna, bo 28 ton ma tylko, co nie, z tych gabarytów oczywiście. No i sobie przewieziemy to. I cóż, jeszcze troszeczkę mamy, no ale spokojnie, spokojnie. Czekajcie, może ja bym zadał kawał, kurczę. Czekajcie, ile ja mam tam jeszcze? Czekajcie, niech nam będzie tu jakoś proste.
935 km. Dobra, spokojnie. U, jakie splanie mam, kurczę, nawet. Niezłe jak na gabaryty. Nieźle. Pamiętam, że kiedyś brałem taką zwykłą, co nie, ośkę, czyli 4x2, to tak mnie podnosiło, pamiętam, z kaniuli. A ja za nienawidzę tu się, a to powiem takich, ale co zrobić. Też spróbuję, powiem wam, w kolejnym tygodniu, znaczy, nagrywać sobie materiały, oczywiście z multiplayera, nie tylko promoc będzie, nie, promoc będzie też, ale też chcę oczywiście z multiplayera jakieś tam materiały, co nie, ponagrywać. Oczywiście to już dzisiaj wleci na kanał. Mam nadzieję, że też się wam spodoba. I tak sobie miałam zamiar nagrywać tego Kryzisa, ale z tym dźwiękiem powiem, jest nieciekawie i tak jak zdarzyliście w pierwszym i drugim odcinku. No i tak sobie na razie chyba, tak myślę, sobie przerwę zrobię tego Kryzisa, ale zobaczymy jeszcze, bo co innego będzie do nagrywania, co nie. I co jeszcze wam powiem? Chyba tylko tyle na razie. Ale sobie na razie jedziemy. O Boże, nie, zamyka się chyba. Czy się nie zamyka, cholera, nie wiem. Czekajcie, tak się zamknęło, dobra. Ręczny, bo mi się nie chce trzymać klawisza S na klawiaturze, niestety klawiatura. Ale mi się podoba bardzo fajne redukowanie tych biegów. Ale czekajcie, tak. O, jaki fajny pociąg, ciapąk. My się śmiejemy na tym spiku, jak siedzimy. Ciapąk! Ja lubię ciapągi. I tak to jest, powiem wam. O, takie mi się na czele podobają. Ach, nienawidzę ściany tej blokady. Ona jest wszędzie, Boże. Czego się zatrzymuje, Boże? Przecież tu można jechać bez problemu dalej. Nienawidzę takiego czegoś, powiem wam tutaj na promocie. Ale wiecie, boty mają swoją inteligencję, wiecie o tym. Na przykład, ja wam chyba nie opowiadałem, za czym sobie jadę na promocie. To była jakaś raska, co nie? Jadę, patrzę. Boże. Ja chyba wam to opowiadałem, ale nie pamiętam już. Jest autostrada, co nie? Sobie jedzie bot. Chce wyprzedzić ciężaróweczkę. No i fajnie, dobra, fajnie wyprzedzam. Łączak jednogoskaz, a z tej strony, z lewego pasa jedzie sobie... z lewego pasa sobie jedzie kolejny taki bot, co nie? Jedzie, ten już wyprzedza tą żurówkę, bum! Wypadek. Masakra. Sobie wyobraźcie, tu jest na przykład ten pas, ja jadę na autostradzie, co nie? Jadę sobie tym pasem. Dobra, to jest ten prawy pas, to jest lewy, co nie? I on chce tu, przede mną jest gościu jakiś jeden. I ten gościu mnie wyprzedza z tej strony jeszcze, co nie? Tu jest rondo, kurczę. Nienawidzę rondy. O cholera, nie wyrobię się z tym gabarytem. Dobra, wyrobiłem się jakoś. I chce mnie wyprzedzać, co nie? No i fajnie, wszystko pięknie, cacy. Ale te pierdzielnięcie to było, bo mam mega. Albo na przykład kiedyś też grałem na starej wersji jeszcze. Na starej wersji, czyli 2.20. Dobrze mówię? Chyba tak. Nie pamiętam teraz już, na jakie to było wersje, ale też było śmiesznie, bo było coś takiego, że jedzie sobie chyba autobus. Ja sobie tak biorę kamerę. Patrzę, autobus wyleciał za pobocze. Boże, myślałem, że też padnę ze śmiechu. Masakra. Taka, powiem wam, beka tutaj jest na promocie czasem, że hej. Bez kitu, ale powiem, że fajnie, że działa ten taki Peterbilt, mój ulubiony, właśnie na modach tutaj, na wersji 1.28 działa i 1.30, co nie? To jest Peterbilt, już zaraz wam powiem, tylko nie wiem, czy mam tu odblokowany, chyba Viveco on jest, zaraz wam powiem. Tutaj? Co? Aha,
A nie mogę, dobra, nie mogę, okej. Okay. No dobra, spokojnie. Nie mogę, to nie mogę, okej. Okay. No i tak powiem, tak to jest na tym promocie, kurczę. Różne są, powiem wam, wypadki, przypadki. to nie. No, skakaneczka daje radę z gabarytem. 730 koni. Bez problemu. Bardzo fajnie, pięknie, cacy. No, 34 to 34 tony da radę spokojnie, ale czy tego czaponga by dała radę, to nie wiem. A, tego czaponga to zmienił się kolor, bo już nie jest zielony, tylko żółty czaponk. Powiem wam, mi się to podoba, kurczę, fajnie, że zmienili chociaż te kolory. Już ten zielony to taki, powiem wam, do czaponga nie pasuje. I tak to jest, no widzę traktory stoją, kurczę, na tych, na poboczu normalnie, jak na mapie Rosji, czyli Rosmap. Taka sama sytuacja, powiem wam. Ech, no niestety, kurczę, tak to jest. To tu jest czarny punkt, what? O co chodzi z tym czarnym punktem? A, chodzi pewnie o to. Nie, to nie chodzi o to knajpę. Wiem, że tu kiedyś muzyka leciała, ale czemu nie leci, to nie wiem. Taka muzyka, co nie, często leciała tutaj w tych takich punktach. W tych takich barach, na przykład znaczy nie w KFC, tylko w McDonald's, to bym mówił tak, na stację na przykład jakieś tam benzynowe jest taka. Są takie punkty, co nie? I tam sobie... Czego ja ustawiałam sobie punkt, kurczę? Właśnie, dziwne. Nie wiem, po co ja ustawiałam punkt, ale dobra, niech będzie już. Czekajcie, ja może bym może zwiedził ten, kurczę... Ten parking może przydałoby się, co nie? A nie, dobra, nie chcę mi się tam wjeżdżać. O Jezu, czerwony. Albo spróbujmy sobie zwiedzić tu. A spróbujmy sobie zwiedzić, co to było. Ach, pewnie kot się rządzi, fajnie, świetnie. Ale dobra, nieważne w sumie. O nie, 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 o kur... Co? Tu boty są, what? Że co? Netto. O, zajeżdżam do sklepu, ale fajnie. Tylko niepierdzielność to w niej nikogo. Czekajcie, pod jakąś drogę szedłem do... O dobra, wyjadę sobie tędy, a co to? Ej, co ja wolnąłem? What? Że co? Świetnie. Ech, tak to jest, jak się pierdzielnie w bota głupiego. Głupie są te boty cholerne. Kurde. Nienawidzę tej gry. Znaczy nienawidzę czasem tej gry, ale czasem bardzo uwielbiam. Ujujujuj, jak to żebym wystartował? O Jezu. Myślałem, że nie dam rany, kurde. O, w stronę Bydgoszczy idziemy. Szczecina oczywiście też również. Nie cofaj się do tyłu, okej? Okay? Ale fajne naczepy, bez kitu. Kurczę, podobają mi się te naczepy. Wow, GN Transport. Co to pisze? Francja coś. Nos Cargo na przykład. Znaczy Norcargo. Kurczę. Dobra, jedziemy. Ej, z czapongiem daje, znaczy z tym daje radę. Kurczę, się rozpędził do 30. Ja się zdziwiłem, powiem wam w sumie. Oj, czekajcie, po co mi ta redukcja do 9 minut, jak ja co dwa tylko kurczę klikam, ale dobra, nic się nie stało w sumie. Świnoujście, Gorzów Wielkopolski, ale my się kierujemy prosto w sumie. Dobra, jadę sobie 60, tu miasto jest jeszcze, czyli miasto Szczecin, się zbliżamy powolutku. No i tak, powiem, że tu będę zwiedzał, kurczę, mam nadzieję, że szybko nie wyjdzie. Kurde, znowu, Jezu, nienawidzę świat. O, dobra, się zmieniło, fajnie.
Mam nadzieję, że szybko nie wyjdzie aktualizacja, kurczę, 1.31, mam nadzieję. Nawet nie chcę, żeby to wychodziło ostatnio, czy żeby nie wychodziło no, przez te dni, bo ma być tak. Na pewno jakaś aktualizacja będzie na multiplayerze, dobrze wiem. Winter mod. Właśnie to tam jeszcze będzie. Na pewno powiem, będzie na 100%, co będzie jeszcze. Kabarety. Nie wiem, czy dobrze wiecie, ale właśnie zmienia, no, czy nie, już tam czy wysłali już właśnie jakiś tam filmik dodali, to nie CSS software, kurde. O, jak fajne, wale sobie ten ugniata, ten szosę, fajnie. Berlin, Gorzów Wielkopolski. O, proszę, praktycznie jesteśmy przy granicy polsko-niemieckiej. Nie. No i to trochę, żebym przyspieszył, ale dobra, jedziemy sobie dalej. Ej, gdzie jadę? Cholera. Co ja sobie ustawiłem? What? Czemu? Czekajcie, bo coś mi tu... Cholera. Czemu ja, że... Boże, co ja zrobiłem? Oh my god, źle zrobiłem to. Boże, nie. Czekajcie, ja to zawrócę. O ja pierdzielę. Dobrze, że to chociaż... O, a mnie zarzuciło teraz. Dobrze, coś takiego jest, chociaż że zawrócić można. Cholera, jakim cudem ja przegapiłem ten zjazd. What? Kurde, przez te drogi robotę. Przez te roboty drogowe. Ja pierdzielę. Kurde, nie wiem, jakim cudem. Nic zda. No i zdarza się. Na przykład kiedyś na multiplayerze drogi przegapiłem. Co nie. No i zdarza się. Czekajcie, teraz mam skręcać w prawo. Cholera, jakim cudem ja tu przegapiłem. Ja nie rozumiem tego. Ech, dobra. Ale przecież ja... O Jezu, dobra. Okej, mój błąd, wybaczcie. Dobra. Ej, co za głupi śmieć kolejny, kurde. A Edmund myślał, że ja jadę prosto i co by było? Musiałbym hałować, albo go wyprzedzić jakoś po drugiej stronie. Cholerne, głupi, kurde. Bot. Nienawidzę tu botów, powiem wam, Boże. Tak samo jak na przykład boty, kurde, w LoLu albo w CS-ie. Jezu, masakra. Masakra z tymi botami jest na przykład, ale to... Powiem, chociaż jest zabawa jakaś z tymi botami. Czasem jest taka beka, że hej. Ech, ale kurczę. Tutaj w Eurotracku to jest masakra. Na przykład kiedyś pamiętam, obejrzałem kawałek odcinka u Wilka Buchona, że to jest stary odcinek, już dawno, już na rok, 2 lata może temu, może 3. Nie, dobra, może nie oszukujmy, może 2 lata temu, maksymalnie rok. I tam właśnie jedzie samochód, mu wystrzelił na maskę normalnie. Znaczy, no to szybę, co nie? I ten wkurzył się, on tam, jak on tam umie, znaczy on tak nie przeklinał, tylko on tak inaczej klnął po Ślązaku. Nie wiem, jak on tam mówi, kurczę, nie pamiętam, jak on tam mówił, nie pamiętam już, ale powiem, że też mnie to zaciekawiło, kurczę, takie coś, kurczę, normalnie, no czasem jest, powiem wam, kurczę, taka beka w tych grach takich, symulatorach, że można się, powiem, popłakać z tego wszystkiego, ale fajnie, kurczę, że takie gry, powiem, wyszły. No ta gra już ma 5 lat ponad, co nie? No na 5 lat, co nie? I to powiem, mam tyle nalazków do niej wyszło, że nie policzyłbym, bez kitu, nie policzyłbym wszystkich dodatków. Ale ja mam praktycznie większość z nich tutaj w takie, powiem wam, fajniejsze, bo malowań, powiem wam, nie liczę. Ja nie wiem, po co dodali do tej gry, kurczę, malowania, na przykład Włoch, Polski, nie wiem, Niemiec, nie wiem, jak jest tam, chyba jest rosyjskie, ale nie pamiętam już, czy jest taki, czy nie, mogę się mylić.
No powiem wam, że Daftoning Pack to się bardzo przyda, na przykład. To jest bardzo dobry dodatek. Oczywiście płatny, ale do Dafa to jest coś. Ja tam Dafa, powiem wam, uwielbiam. Nie mam, powiem wam, żadnych tam do niego. Kurde, masz hamować. No, dziękuję. O kurde, tu rondo. I ja tam do Dafa, powiem wam, nic nie mam. Daf to dla mnie, powiem wam, jest bardzo ulubiona ciężarówka, bo gabaryty da radę. Nie oszukujmy się. Ciaponga da radę przewieźć. No, jak jest jakaś góra, to tak, wątpię, co nie. Ale daje radę spokojnie, daje radę, kurczę. Daje radę. Ale na przykład Heavy Cargo też mi się, na początku powiem, spodobało mi się, ale później jakoś tak, powiem wam, rzadko, jakoś tak na początku mi się spodobało, ale później to tak już średnio, co nie, bo to już, powiem wam, tyle razy się to wiedzie, że tu się nudzi już, co nie. Ale powiem wam, że tam, powiem wam, że nie marudzę na te Heavy Cargo. To jest bardzo dobry dodatek płatny oczywiście, który wprowadza różne naczepy. O cholera, tu będzie czerwony. I powiem, nie jest zły ten dodateczek. Czekajcie, my sobie zatankujemy. Coś. Świnoujście, jesteśmy w Świnoujściu. Fajnie, fajnie. Dobra, jademy. Tylko żebym go nie zaczepił. Dobra, nie zaczepię. Dobra, fajnie. Zatankujemy dla bezpieczeństwa, ale jeszcze mam dużo tych. Ile tam mi starczy jeszcze? 600 km, ale ja wolę zatankować. Chociaż troszeczkę. To i tak jest szybkie zlecenie, nie muszę tego, powiem wam. Nie muszę. Czego nie muszę? Czego nie muszę? Nie chcę mieć później żadnego. O cholera! Co za. Założę dopiero teraz go. Cholera, zaczepię o ten dom. O, dziwo, nie zaczepiłem. Dobrze jest, fajnie. Ojej, czekajcie, czy my musimy. Spalanie, powiem, nawet 60 na 9 to jest. Bardzo dobre. Co nie. A to tory są, ojej. Dobra, damy radę spokojnie. Jakoś, powiem, no, daję radę. Na przykład DAF czy tam inna ciężarówka, co nie. O, jaki ruch. Ale też mi się bardzo podoba Heavy Cargo na przykład w Amerykanie. Też fajny, powiem wam, jest dodatek. Ale te malowania to są, powiem wam, niebezpieczne. Niepotrzebne na przykład, jak dla takiego gracza, który ma wszystko. Ale jak ktoś lubi malowania, to czemu nie kupię, co nie, to jest tanie bardzo. No i tak to jest. Albo wiecie co, ja chyba tutaj nie będę tankował. Co jest? Cholera, zaraz się wkurzę, przeniosę się kamerą zero i się. O Boże, jeszcze. Ech. Wiecie co, ja się chyba zaraz wkurzę i. Kurczę, taką drogę, żem wziął, że. Pff, masakra. Jeszcze. Boże, czemu tak powoli jedzie ten ciapąg? Ale fajny ciapąg. Czekajcie. Oj nie, za szybko, tu muszę sobie zmienić, tu mam prędkość. Wreszcie, brawo. Że co? What? To było dziwne bardzo, ale no dobra, fajnie.
Nie, bez kitu, to było bardzo dziwne. Ile tych jest wreszcie, koniec, kurde. Pamiętam, że taka sytuacja była na tym. Na mapie Hungary map, czyli mapie Węgier. To już była. Nie gadajcie, że jeszcze jeden ciapon będzie jechał. Ja pierdziele. Się tu wkurzę chyba zaraz wreszcie. Brawo. Dziękuję. O Jezu. Nie, nie, no kurde. O Jezu, serio mi się to żyć. No Boże, jedźcie sobie. Wiecie, że ja już za mną tam wyjechał. Brawo, wreszcie, Boże, masakra tu. No jadysz, kurwa. Co za... Nie będę już kończył kto. Co za łeb, ja pierdzielę. O, widzę, słyszę port. Świnoujście. Dobra, tak. Pod prąd pojedziemy sobie. A co tam? A co mi tam? Trochę tam zatankujemy. O, jakie pojątanie paliło? 4,38? Dobra, starczy. Wiem, że pokrywa, kurde, zleceniodawca. Wiem o tym, wiem. O cholera. Ojej, dobra, nie będę tam jechał szybko. O Jezu, i znowu włączyłem ten czyjś. Boże, nie. No ile was... Dobra, czekajcie, czy ja wyprzedzę? Ej, mój port pływa, halo. Co, nie przepuścisz mnie, cholero, ty? Ty niedobry. Niedobry, ty człowieku. Ojej. No widzę jakieś tu roboty, takie małe roboty drogowe. I tak to jest z tymi malowaniami. One są według mnie, no takie powiem, no... niepotrzebne, ale to tylko moje takie zdanie jest, nie? Ja to mam takie, powiem wam, najważniejszych. Kabin akcesoriów na przykład, czy tam jeszcze... Czy tam na przykład jeszcze mam... Na przykład mam jeszcze... Co ja tam mam jeszcze? Czekajcie, co ja tam mam jeszcze? Jakie tu mody? Znaczy, Boże, te dodatki. Na pewno Heavy Cargo, High Cargo... nie mam Daft Tuning Pack, no o kurde. Przyspieszył, że hej. Nie mam na pewno tego Daft Tuning Pack. Na pewno nie mam jeszcze... Nie wiem, co tam jeszcze jest takiego, powiem wam, najważniejszego. Chyba tylko tyle. I... Takie najważniejsze są, nie? Dobra. Landa ja... Co? Landa jachowno. Kurde. To nie jest Skandynawia, tylko to jest Islandia. Dobra, ile mi tam jeszcze kilometrów zostało do Helsingborg? 74, fajnie. No i sobie zakończymy odcineczek sobie tutaj, powiem wam w sumie. Dzisiaj będzie taki gabarytowo. Co nie? Czy ja zaczepiłem? Cholera. Nie, nie zaczepiłem, dobra, fajnie. Fajnie, fajnie, że nie zaczepiłem, kurczę. I tak to jest, powiem wam. O cholera. Co za... Ej, co to miało być? Czego on kierunkowskaz włączył wcześniej niż trzeba? Boże, on musi przewidywać sytuację. On chciał skręcać tutaj moją stronę, czyli w prawo, a nie kurde to... Co za matur, Boże. Nienawidzę. Nie, nie, ja nie rozumiem tych ludzi, powiem wam. Tych botów cholernych. Bez kitu. To jest, powiem wam, bez sensu dla mnie. Masakra. Bez kitu, masakra, powiem wam, z tym jest. No ale co zrobić? To są boty, tego nie ogarniesz. Tak to jest, kurczę, powiem wam, z tymi botami. Ale jaka tam, ja później narzekam, powiem wam, jak jeżdżę tutaj na tym promocie. Bez kitu.
Traffic Plates. No, coraz bliżej jesteśmy, już fajnie. Malmo przeminiemy, znaczy no, przejedziemy se. Coś tam jeszcze se przejedziemy. Dobra, tu sobie co 80 polecimy. Czemu tak dziwnie mi, kurczę. Dziwnie coś mi tu pokazuje, ten obrotomierz. Tak nie powinno być. 12 bieg jest, ale... 12 bieg jest, ale coś dziwnie. Nie, tu nie ma. Jeszcze trochę i będziemy, kurczę, na miejscu. I tak to jest, bojowo. No, kolejny odcineczek, tak myślę sobie, może na multiplayerze zagram i nagram. Zobaczymy jeszcze. O Jezu, nienawidzę tych botów. Oh my god. Ale go, ale wymusił mu pierwszeństwo. Jakie dziele. Nie, nie wiem, nienawidzę tego. Nienawidzę, powiem wam, takiego czegoś. Ale co zrobić? To jest gra. Tego nie ogarniesz. No nie. Ej. Co jest? Brawo. Dawaj, 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 przejedziesz. Och. O, ledwo, ledwo. Ale przejechałem bez problemu. O, już praktycznie widzę. Do jakiej firmy? GNT. O Jezu, to tutaj masakrycznej. O my god. Ojej, dobra, damy radę, spokojnie. Wow, kurde, zaczepiłem się. I tak to jest, powiem wam w sumie teraz na tym promocie. Ale też powiem wam, że nawet... No Jezu, czego hamujesz, Boże. Jakby to był multi, to byś już za mną, byś był, nie wiem, gdzieś. Byś był, nie wiem, gdzieś tam. Nie, no żartuję. Nie, serio, on byłby już gdzieś tam. Nie wiadomo gdzie. Ale co zrobić? Tak to jest, powiem z tymi butami, masakra czasem jest tutaj. To już praktycznie, o Jezu. Już praktycznie jesteśmy na miejscu, fajnie. Jeszcze 28 minut i oczywiście zakończę sobie odcineczek. No trochę duże spalanie, no ale wiecie, to jest gabaryt. To jest normalka. Ale praktycznie już na tej skakance jest 64 tysiące z szybki zleceń. Fajnie. Ojej, teraz tu będzie w prawo. Ojej, na tym ślimaczku. Ale też nie lubię, powiem wam, na przykład na multi, jak się jedzie na przykład EU2, EU1, tych skód na przykład, co nie. Te skody to są, powiem wam, masakryczne. Ten silnik to jest jeszcze gorszy niż to wszystko w tym multiplayerze. Ale oczywiście ludzie, co nie. Oczywiście ludzie, nie oszukujmy się. Ludzie to też są takie, powiem wam, no, dla mnie, no, masakryczni, co nie? Krótko mówiąc. I masakra z nimi jest na przykład na tym EU2. Ja tam powiem jeszcze kiedyś jeździłem, co nie? Na tym, krótko mówiąc, patologicznym serwerze. Bo tak można to nazwać. Tam się dzieje tak, kurde, masakrycznie, że hej, masakra. Ale co zrobić? To jest normalne. Ojoj, znak żem skosił po drodze, ale nikt nie widział. Beka czasem tu jest, kurczę, że nie wyrobiłbym się, ale i tak, kurczę, najlepsze, ja to chyba oglądałem na tym, na jakimś Funny Moments, jedzie sobie gościu, znak ma na tym, na szybie, to było też, powiem wam, beka, normalnie. Ojoj, tak to jest, powiem wam. Bam. Dobra, jedziemy.
Ale tu już fajnie podali tutaj, znaczy ten, dodali chyba jakieś nowe, powiem, samochody tutaj na tym znaczy single playerze, czy na tym promocie głównie. Bo nie było takich samochodów nigdy. GNT jest, a tam dalej, dobra. O, kolejny znak bym skosił. Jakby nie było znaka, kurczę. O, jak fajnie, fajnie, zdążymy, zdążymy. Kurczę, zdążę. Zdążę, trochę tu przyspieszę, nikt nie widzi. To nie jest ten. Dobra, zdążyliśmy. Tu damy radę spokojnie tam zahamować, bez problemu. Czemu tu takie, kurczę, powiem wam, są odmiany? A nie, to nie jest odmiany, dobra, to jest normalka. O Jezu, co ja zrobiłem teraz? O, wow. Dobra, bieramy tak, śpieszy mi się pomin. Nie, bo mi się śpieszy ten. Nie będę ten taranową ruchu, tak nie? Żeby wszystko. Kontynuuj. Co by tu sobie wziąć? Ładunek o wysokiej wartości, czy długo... A, wyjaramy sobie długodystansowca. A, co to? Zaraz zobaczymy, jakie mamy najdłuższe ładunki teraz. Jestem ciekaw. 1800 km. Wow, wow, wow. Co? Takie długie? Fajnie. Powiem wam, kurczę, ten... długość tych tras jest teraz o wiele, powiem, lepsza niż wcześniej. I fajniejsza. To nie. Czekajcie, co my tu jeszcze w ogóle mamy? Jakie ładowreczki, kurczę. Czekajcie, tutaj gdzieś może będzie ta moja... ten mój Peterbilt ulubiony. Ale nie widzę, kurczę. No, daleko to teraz jest też... Znaczy nie jest daleko, ale... Fajnie, fajnie, że tak jest już takiego. O, jest mój Peterbilt. Kurczę, on taką troskę się wziął, ale nie, 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 nie. Tak myślę sobie, w kolejnym odcinku pojedziemy na tym, na multi. Gdzieś tam pojedziemy sobie może. Ale jeszcze zobaczymy, zobaczymy jeszcze, jak to będzie wyglądało. Mam coś teraz, powiem wam, rzadko tutaj widzę teraz przy tych wszystkich zleceniach. Ten, bo widzę tą ciążówkę z modyfikacji właśnie, ale to tam taki szczegół, co nie, o, a nie myślałem, to skakaneczka, to nie. Wiem, że częściej widziałem tego, Renatkę ręcznie, co nie, ten z modyfikacji. Teraz rzadko widzę tego Peterbilta mojego, kiedyś pamiętam, co stronę był, a teraz już tak rzadko to, ale... Jakoś powiem tam, nie jestem, co nie wiem, nie jestem tak wkurzony na to, co nie. O, kolejny jest fajny. Może gdzieś dalej, co? Czekajcie, zobaczymy, czy są jakieś najdalsze trasy. Tutaj są jakieś, ale zaraz mi chodzi źródło, długość trasy. Najdłuższe. 1996 km. Wow! Dużo. O, na ten widzę, że jest 1866. A, to jest na tego, na Hiszpania. Ale no dobrze, moi drodzy, cóż, widzimy się oczywiście w kolejnym materiale. Cóż, do usłyszenia. Cześć!